Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Może porozmawiamy o rozpoczynających się mistrzostwach świata. Co wy na to? No, to jest dobry pomysł. Kochani, no, w dniu dzisiejszym startują mistrzostwa świata Doha. Miejmy nadzieję, że nasi sportowcy przywiozą wór medali. Na pewno komentuje nieobecna, i to jest przykre, po operacji Anita Włodarczyk. Miejmy nadzieję, że będzie równie wspaniale przekazywała emocje, jak potrafi u nas te emocje wzbudzić, rzucając młotem. No i nie wiem, no, czego możemy sobie życzyć. Wspaniałych chwil, miejmy nadzieję, że uczciwych, bo różnie to może być. Może się okazać po mistrzostwach, że nie wszystko było do końca fair, tak jak powinno być. I przy... Rosjanie startują? Nie startują. I przy okazji, może wykorzystamy chwilę i zadzwonimy do wielkiego trenera, zawodnika wielkiego, nieobecnego, Zalewskiego, a do trenera Jakuba Ogonowskiego, młodego, bardzo zdolnego, spoza systemu. O. A jak wiecie, spoza systemu to trudno razem robi się interesy. Dobrze, że jest mecenas na sali, ja już jestem teraz spokojniejszy. Ja może zadzwonię to do Jakuba i zapytam, jaki jest program Mistrzostw Świata. Hubert właśnie dzwoni do trenera Karola Zalewskiego, który nie znalazł się w kadrze. O. No, to jest lęk przed podcasterami. Nie znalazł się w kadrze narodowej lekkoatletów, którzy właśnie od dzisiaj startują w Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. Dlaczego się nie znalazł? Bo nie miał wyniku na pewno. Indywidualnie zabrakło mu 16 setnych i tutaj jest uzasadnione, dlaczego na te mistrzostwa nie jedzie, ale ma najlepszy wynik w kraju na 400 metrów. Powinien znaleźć się w sztafecie mieszanej, która chce tą lekką atletykę dość mocno promować, bo uważają, że jakby ludzie nie zachętnie oglądają, stąd wymyślili sztafetę mieszaną. Dwie panie, dwóch panów. I Karol nie jedzie, bo nie trenuje z trenerem, który ma ostateczne zdanie, czyli z panem Lisowskim. Jedzie podopieczny pana Lisowskiego, argumentując to, cytuję, że nie do końca potrafi w drużynie współpracować, jest... No nie jest fumflem, no tak to można nazwać. No, do sztafety to jest bardzo ważne, żeby był fumflem. Tak, dlatego że słuchajcie, 400 metrów biega się na takim luzie oddechowym, że przez ostatnie 100 metrów się dyskutuje z trybunami, a przekazując pałeczkę sztafetową przekazuje się również taktykę. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby być kumplem na zawsze. To jest przykre, ale to jest prawdziwe i to się nie powinno wydarzyć. No dobrze, ale posłuchajcie, są jakieś regulaminy, przepisy. Dzwoni Jakub. Dobrze, odbieramy. Cześć Jakub. Cześć. Cześć kochany, jesteś na linii, słucha ciebie. Na wizji. Myślę, że 200 tysięcy ludzi, więc musisz uważać, co mówisz. Ale mamy tutaj na szczęście mecenasa, który wszystko ci ładnie poukłada. Kuba, rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, rozmawiamy o programie minutowym. Powiedz mi, czy ty w ogóle te mistrzostwa będziesz oglądał? Będę, na pewno będę oglądał, bo to lekka atletyka jest najważniejszym sportem, można powiedzieć, obok koszykówki dla mnie, więc z pewnością będę śledził zmagania polskich lekkoatletów. To nie podlega żadnej wątpliwości. Tym bardziej że sam jestem trenerem tam kadrowym. Mam nadzieję, że jeszcze. I to większość to są moi znajomi, z którymi gdzieś tam na obozach spędzamy wiele, wiele dni w roku. Więc tak, no z pewnością będę śledził. A powiedz mi Jakub, dlaczego ty nie powołałeś swojego zawodnika na Mistrzostwa Świata? Skoro jesteś trenerem kadry. Nie, no to nie jest tak, że nie powołałem, bo ja nie jestem trenerem kadrowym 400 metrów. Jest trenerem do 400 metrów, 400 metrów odpowiedzialny za powołania, to on powołuje do męskiej i połowę do mieszanej. Tak samo jest trener Matusiński, który powołuje dziewczyny do żeńskiej i połowę składu do mieszanej. Natomiast ja jako trener mogę tylko zawodnika wysłać, jak zrobi minimum. No tutaj w przypadku wiąże w też Karola, zabrakło mu 16 setnych do tego minimum, no i nie pojechał. Indywidualnie. A powiedz mi, Kuba, czy pan trener, który decyduje o powołaniach na dystansie 400 metrów, na tą imprezę powołał swojego zawodnika? Klubowego? No to tak, to wiadomo, że pan Lisowski powołał zawodnika swojego, Łukasza, do sztafety. On miał pełne
jakby nie było ustalone wcześniej, wiem, że nie było ustalone wcześniej tak jakby zasad, bo w męskiej na przykład są zawsze zasady ustalane, nie wiem, czy to się teraz zmieni, kto ma jechać do męskiej i to chyba na tym miało być zasadzie, że część chłopaków z męskiej jakby 400 pojechało do Doha, bo praktycznie zawsze jeździ na każdą dużą imprezę, to wtedy z tych zawodników miał być wyłoniony skład 4x400. A to 4x400 w miksie. Natomiast tak się wydarzyło, że męska nie awansowała, żeńska awansowała, no i tutaj nie było jasnych zasad i tutaj trener mu powoływał tam według swoich, nie wiem, swoich tam wytycznych do tej sztafety. Andrzej Skorykow z tej strony. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałbym się zapytać, jakim rezultatem aktualnym może się pochwalić Karol i w rankingu, które miejsce w rankingu aktualnej powołanej sztafety na te mistrzostwa plasowałby się wśród chłopaków, którzy będą startowali? Chodzi o Polski? Tak. Dzień dobry, Alenowski Jakub, w ogóle. Nie no, to Karol jest, no to nie starczy schodzić na tabelę, no jest liderem z hali i ze stadionu, jeżeli chodzi o czas. Czyli ma najlepszy wynik na 400 metrów aktualnie wśród polskiej reprezentacji, która pojechała na mistrzostwa i będzie brała udział w sztafecie 4x400. Tak, ma najlepszy wynik. Mhm. Mimo to nie znalazł się w składzie nawet jako rezerwowy tej sztafety. Tak. No to też to panowie wiecie doskonale, tak jak i słuchacze, że tam afera taka mała wyszła z tego wszystkiego. Tam Karol się wypowiedział, potem była odpowiedź Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na ten temat. Oni mają swoje argumenty, Karol też ma swoje argumenty. Ja na razie, znaczy ja się nie chcę publicznie wypowiadać na ten temat. No mi jest przykro, że nie pojechał, wiadomo, całym rokiem ciężko pracowaliśmy na to, żeby mógł jechać na te mistrzostwa. Wiadomo, że w drugiej części ta forma też nie była taka jak w pierwszej części sezonu, aczkolwiek no, tam zostało jeszcze od mistrzostw Polski do mistrzostw świata w Doha, była dość istotna różnica czasowa, także no nie wiem jakby to wyglądało, myślę, żeby dobrze to wyglądało w Doha, no ale tam można przytoczyć tam wypowiedź szefa sportowego, znaczy pana Kęckiego, no tam mówił, że tam była sytuacja taka na drużynowych mistrzostwach Europy i to też zadecydowało, tam to trener w sumie kadrowy jakby wziął to pod uwagę. No ja no mówię, nie będę go komentował jakoś szerzej, jest jak jest, Karol został w domu, oglądał, będzie przed telewizorem, mam nadzieję, te mistrzostwa świata, mówi, że będzie trzymał też kciuki za naszych, bo też tam dużo jego znajomych jest. I tak to wygląda sytuacja. No. Mówisz, Jakub, o panu Kęckim, który tyle osiągnął w lekkoatletyce, co ja w pływaniu. I generalnie tyle może mieć do powiedzenia. Słuchaj, jest dyrektorem sportowym i wiesz, odpowiada za pewne rzeczy, aczkolwiek on też nie decyduje sam, bo to też zarząd musi wszystko potwierdzić. Także tam wiesz, to głównie trener kadrowy występuje z jakimś pismem, jeżeli chodzi wam o to, no to trener kadrowy występuje z jakimś tam pismem odnośnie reprezentacji, ma tam swoje argumenty, no i te argumenty mu przekonają władze PSG-a. Albo nie. Karolowi zarzucili podobno inni zawodnicy, bez nazwisk, tam jest to wszystko przerzucane, brak kolesiostwa, czyli takiego kumplowania się i tego, że w ogóle, że się spóźnia i wszystko, i wszystkie czarne magie. Nie trzyma nogi na stole podobno. Tak, i to jest niestety absurdalne, bo dla mnie jako osoby, która pracuje ze sportowcami, a dla ciebie jako trenera, który już ma osiągnięcia mimo bardzo młodego wieku, to jest, myślę, karygodne, żeby takimi tematami w ogóle słuchać takich rzeczy, że to może mieć jakikolwiek wpływ na to, czy ktoś jedzie na daną imprezę, czy też nie. To znaczy tam, jeżeli chodzi o tą sytuację z różnych mistrzostw Europy, no to tam był dzień był przyjazdu, był później, ale też tam tam była taka skomplikowana sytuacja. Rozumiem jedną i drugą stronę tak naprawdę. A co do tam niektórych zawodników, którzy tam się wypowiadali na temat tego, że czy on go czy się lubi, czy się nie lubi, no w życiu jestem, w sporcie jestem w życiu, no nie każdego, nie każdy się da lubić, każdy jest, lekkoatletyka też jest
właśnie tą specyficzną dyscypliną, że ludzie, którzy są mocno indywidualistami, odnajdują się w lekkoatletyce, dlatego że generalnie jest to sport indywidualny, no, nawet jak jest tam drużynowe bieganie, tak? To sztafeta to zespół, no ale to nie jest jak w drużynowych grach, gdzie razem tworzysz jakąś tam sytuację, żeby zdobyć punkty, tylko tak naprawdę tu i tak każdy oddzielnie biegnie, tak? Mhm. Nie ma czegoś takiego, że ktoś broni, komuś ktoś pomaga, tylko każdy pracuje na zespół, ale i tak indywidualnie. Dlatego takie mówienie, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi, to dla mnie to jest takie, wiesz, no trochę nie na miejscu, no bo nie każdego trzeba lubić. Ważne, jakie kto ma wyniki na bieżni, tak? Oczywiście. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj zadzwonić, panie trenerze, do pana, ponieważ mamy temat główny dzisiejszej rozmowy, prawo w sporcie, i będziemy między innymi rozmawiali na temat regulaminów, również regulaminów związkowych. I na ten temat, czy zawodnicy mogą się bronić i czy prawo jest po ich stronie, czy po stronie związku, i kiedy jest po stronie zawodnika, a kiedy po stronie związku, i czy przypadkiem nieznajomość prawa może spowodować, że nie osiągniemy swoich sportowych celów, a moglibyśmy je osiągnąć. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, cieszymy się, że udało się dodzwonić, i do usłyszenia. Powodzenia. Kuba, dziękujemy ci bardzo. Tak jest, trzymamy kciuki za polską reprezentację. Trzej siatkarze niestety przegrali, ale mają szansę na brązowy medal, natomiast lekko też tak dzisiaj startują ze wszystkim, także życzę miłego weekendu, fajnych emocji i podczas dopingowania naszej reprezentacji mam nadzieję, że będzie worek medali i że za rok wszystko będzie, że wszystko się dobrze ułoży. To powiem wam tak, trochę tak jak zadzwoniliście do mnie, no jestem taki trochę zbity z tropu, no bo tam odgrzebana ta sytuacja cała, ja tam staram się teraz o tym nie myśleć, idę dalej. Natomiast to zawsze takie coś pozostawia... przynajmniej niesmak. Nie motywuje, na pewno nie motywuje do... A może motywuje, może to jest właśnie ta siła odrzuconego, która pomoże Karolowi osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, o sportowcach. To wynika z charakteru zawodnika danego. Czy takie coś będzie motywuje, czy demotywuje? No ja nie wiem, jak to zadziała. Mam nadzieję, że zadziała w dobrą stronę. Nie chciałbym, żeby zadziałało w złą stronę, bo wtedy byśmy mogli stracić, wiesz, dobrego zawodnika, który tam może jeszcze sporo osiągnąć i ma bardzo dobre papiery i duży potencjał na szybkie bieganie. To życzymy Karolowi w takim razie tego dużego pierwiastka siły odrzuconych, jak w przypadku Roberta Lewandowskiego, który został wystawiony za bramę stadionu Legii w wieku 18 lat, i może tak samo ten brak powołania zmobilizuje Karola do jeszcze lepszej pracy i lepszych wyników. Życzymy. Mam nadzieję, że właśnie to pójdzie w dobrą stronę. Dobra. Jakub, ja tobie jeszcze życzę, żeby twoja wewnętrzna sztafeta mieszana, czyli Joanna Jóźwik i Zaleś, żeby oni zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie i żebyś mógł tak za rok powiedzieć, że wszystko jest tam, gdzie być powinno, i wszyscy są w tym miejscu, w którym być powinni. Serdecznie ci życzę tego. Tylko zdrówka trzeba, trzymajcie kciuki, nawet tylko potrzeba zdrowia, a wszystko się dobrze ułoży. Dziękujemy ci bardzo, papa. Również dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.